Dzisiaj postaram się pokazać, jak zrobić wpis manualny. Wpis manualny robi się wtedy, gdy kierowca chce zaznaczyć swoją aktywność, czyli co robił, po wyjęciu karty z tachografu. Po wyjęciu karty z tachografu kierowca może na przykład pracować na warsztacie, może robić jakąś inną czynność, wykonywać jakąś inną czynność związaną z pracą, bądź może pozostawać w dyżurze, czyli w oczekiwaniu pozostanie w dyspozycji pracodawcy. Żeby zaznaczyć właśnie aktywność po wyjęciu karty z tachografu, kierowca, wkładając następnym razem kartę do tachografu, może zrobić wpis manualny. I wkładając kartę następnym razem do tachografu, najpierw pojawi się właśnie taka informacja, czy zrobić wpis manualny. Tachograf zapyta się. To jest troszeczkę inny tachograf. Tu się wkłada kartę poprzez... wysuwa się taka szufladka. Wsuwa się kartę. Gdy ona tam zaskoczy, szufladkę wciskamy. Witamy. Witamy. Ostatnie wyjęcie było 13. Odpoczynek do teraz? Nie, ponieważ nie odpoczywałem od razu. Wpisać czynności. Tak. Wpisujemy czynności. Zakończyć zmianę. 13.09.18.38. Zakończyć zmianę. Jazda. Rozpocząć zmianę. Rozpoczynamy zmianę, ponieważ o 18.38, jak wysiadłem z ciężarówki, przesiadłem się do busa i pojechaliśmy do domu. Czyli rozpoczynam kraj początkowy. Holandia. I jechaliśmy na dyżurze. To jest dyżur. Gdy dostajemy się do pracy busem, mamy dyżur. I zakończenie mamy... jechaliśmy 13.09 do 14.09. Wciśniemy teraz OK. Przyjechaliśmy na bazę o godzinie 8 rano. Nie, 7 przyjechaliśmy. O 7. 7.20 bodajże. Na dyżurze. Jechaliśmy busem, to jest dyżur. OK. Od 7.20 co robiliśmy? Robiliśmy łóżko, dokładnie. Teraz pojawiło się symbol. Co rozpoczęliśmy 14.09 o 7.20? O 7.20, jak przyjechałem na bazę, rozpocząłem przerwę. I teraz się pyta, przerwa trwała do 22, czyli dziś mamy 22. W tej chwili mamy godzinę 19.58, ale do pracy również dostałem się busem, więc byłem w dyżurze. Czyli 22 o 9 o godzinie 8 rano wsiadłem do busa. Czyli 22 potwierdzamy, przeskakuje na godzinę i dajemy 8 rano. 8 rano. O 8 rano. Czyli przerwę miałem od 14.09, od 7.20 do 22.09, do 8 rano. 8, przestawimy tutaj na 8. Tu miałem przerwę. Wciskam OK. I teraz się pyta, co dalej. 22.09 o godzinie 8 rano wsiadłem do busa, czyli pełniłem dyżur. Czyli kwadracik. Wciskamy OK. Pojawia się dalej następna data.
ile trwał ten dyżur. Czyli od 22.09, od 8 rano do teraz, do włożenia karty do tachografu, czyli do 19.58. Teraz mu to zatwierdzimy, bo już chyba się nie da dorzucić nic więcej. Nie da się. OK. Wydrukować wpisy? Wydrukujemy sobie oczywiście. Czemu nie? A, króciutki. Potwierdzić wpisy? Zaraz zobaczymy. Dyżur od 18.30. 12 godzin. Tak. Od 18 do 7.20, pauza od 7.20 i dyżur od 8 do 11.58, tak, od 8 do 19.58, zgadza się. Przekroczenie, coś tu się pojawiło, potwierdzić wpisy, tak. Gotowy do jazdy, gotowy do jazdy. Mamy pauzę w tej chwili. Pauza powinna za chwilę wskoczyć. W ten sposób kierowca zaznacza swoją aktywność. Gdy wyjął kartę z tachografu i chce zaznaczyć właśnie, co robił, gdy karty nie było w tachografie.